Adam, wróćmy do spotkania niedzielnego na moment. Chyba nie ułożyło się ono po twojej myśli. No nie, no wiadomo, no nie mogę być zadowolony z siebie. Dwa punkty to jest zdecydowanie za mało. No co mogę powiedzieć? No, myślę, że niedzielę powinno być lepiej. A wyciągnąłeś wnioski, z czego to wynikało, czy nie umiesz odpowiedzieć na to pytanie? Sprzęgło troszeczkę, no, miałem wadliwe. Nie wiem, paliło się za chwilę i nie było takiego startu, jakbym chciał. To po prostu miało duży wpływ na pewno. No oprócz tego, nie wiem, no może moja postawa na torze. O, poraliście się ze sprzęgłem już teraz w rewanżu, będzie wszystko w porządku z nim? Mam nowe sprzęgło, także wszystko powinno być znacznie lepiej. Jak jedziesz, to już czujesz, że jest wszystko w porządku dzisiaj? Tak, tak. Jest spora różnica, tym bardziej mam też inny silnik, także powinno być no, lepiej. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie mogę oczywiście obiecać, ale powinno być lepiej. 10 punktów do odrobienia to dużo czy mało? I dużo, i mało. Jesteśmy u siebie, na pewno będzie blisko, żeby odrobić, jeśli nie odrobimy, ale nie wierzę, że nie. Myślę, że wszyscy się skupimy i damy radę. Na tobie duża odpowiedzialność z tego względu, że z Kacprą rozpoczynacie mecz, a wejście w mecz, jak wiadomo, też jest znaczące dla dalszego przebiegu. Tak, tak. No wiadomo, jak drużyna, młodzieżowcy z drużyny naszej wygrywają, no to zawsze chłopaki mają jakoś tak inne podejście do tego wszystkiego, jest im lepiej, łatwiej zacząć, także postaramy się, żeby tak było.